Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, pani premier, będę głosował za tym wnioskiem z jednego fundamentalnego powodu. Dlatego, że polityka społeczna tego rządu w najważniejszym obszarze, w obszarze, które zdeterminuje naszą przyszłość, jest fatalna i jest złamaniem obietnic, jest złamaniem tych obietnic, dzięki którym państwo wygrali wybory w 2015 roku. A jest to polityka społeczna w zakresie imigracji, w zakresie podmiany populacji, która dokonuje się w Polsce. Państwo, Prawo i Sprawiedliwość oszukali Polaków. W 2015 roku szliście do wyborów pod hasłem Stop imigrantom. Pamiętacie to? 6 tysięcy, które obiecała Unia Europejska Platforma. Od 2,5 roku sprowadziliście do kraju, otworzyliście granice. Wasi wojewodowie wydali pozytywne decyzje dla setek tysięcy Ukraińców i dziesiątek tysięcy Azjatów. W Polsce w ubiegłym roku wyjechało z Polski tylko i wyłącznie na wyspy 20 tysięcy Polaków. W tym czasie dokonuje się właśnie podmiana populacji za waszych rządów. Oszukaliście Polaków w tym zakresie i dokładnie idziecie drogą Europy Zachodniej. Jeśli ja dzisiaj słyszę o tym, że nie ma żadnego problemu, ponieważ to przyjeżdżają ludzie do pracy, a tamci mieli być z relokacji, to jest absurd. Nie przeciwko temu opowiadają się Polacy. Polacy nie opowiadali się tylko przeciwko mechanizmowi relokacji. Opowiadali się przeciwko ściąganiu do Polski setek tysięcy przybyszów spoza granic. Opowiadali się w wyborach za tym, żeby Polska była Polska. Dokładnie tak, a nie żeby była azjatycka, ukraińska, afrykańska czy jakakolwiek inna. I wy złamaliście swoje solenne obietnice z wyborów. Tylko, jeśli mamy porównać te liczby, tych kilka tysięcy, które miały być, jeśli chodzi o relokację, to tylko Hindusów w ubiegłym roku, za 2017, przyjechało 8 tysięcy do Polski. Nie wierzycie? Wyjdźcie na ulicę Warszawy. Zobaczcie, jak to wygląda. I zobaczcie, jak z roku na rok, jak z miesiąca na miesiąc się to zmienia. Na niekorzyść. Szanowni państwo, to jest najważniejsze wyzwanie cywilizacyjne, gospodarcze, polityczne, wyzwanie bezpieczeństwa Polski w nadchodzących dekadach. Nie pójść tą drogą multikulturalnego bagna, w którym tkwi Zachód. I niestety PiS idzie tą drogą. Niestety pan premier Morawiecki zapowiada, że będzie coraz więcej tych imigrantów. Wręcz mówi o ściąganiu imigrantów tutaj do Polski. Argumentując to zmianami demograficznymi, starzeniem się społeczeństwa. Ja po pierwsze zwracam uwagę na potężną gospodarkę japońską i bardzo restrykcyjną japońską politykę migracyjną w warunkach tak bardzo gwałtownie starzejącego się społeczeństwa. Zwróćcie na to uwagę. Dlaczego? Dlatego, że Japończycy są mądrzy, bo dla nich najważniejsza jest spójność kulturowa, etniczna, religijna ich społeczeństwa. To jest dla nich wyznacznik. A dzisiaj jak wygląda wzrost PKB w Polsce? Wzrost PKB w Polsce wygląda w ten sposób, że niemieckie, francuskie koncerny czy międzynarodowe banki, którym pan Mateusz Morawiecki dał jeszcze na przykład JP Morgan 20 milionów złotych na zachętę tutaj w Polsce, że oni mają zyski, że Ukraińcy czy Azjaci, Hindusi mają pracę, a 20 tysięcy Polaków wyjeżdża na wyspy. A pan Mateusz Morawiecki ma słupki. To jest dzisiaj wzrost gospodarczy w Polsce. Tak on wygląda. To nie są żadne stabilne fundamenty. A dlaczego Polacy wyjeżdżają? Bo są niskie płace. A dlaczego są niskie płace? Dlatego, że jest tania siła robocza, że jest napływ taniej siły roboczej. Dokładnie tak. I dlatego płace nie rosną. A dlaczego polscy przedsiębiorcy mają ciągle pod górkę? Nie tylko dlatego, że nie reformujecie państwa, należycie w tym zakresie, ale również dlatego, że międzynarodowe korporacje cały czas koszą, kolokwialnie rzecz ujmując, polskich przedsiębiorców z rynku. Taka jest rzeczywistość. Przy całym zadęciu, przy całej propagandzie, przy twardym deklarowaniu żadnych imigrantów, popatrzcie sobie na liczby. Wyście dziesięciokrotnie już przekroczyli w jednym roku liczbę imigrantów spoza Europy w Polsce w stosunku do tego, co deklarowała, co obiecała Platforma Unii. Oszukaliście Polaków. I dlatego, że w tej najważniejszej sprawie, jaka jest na najbliższe dekady dla Polski i Polaków,
Postępujecie w ten sposób szkodliwy. Będę głosował za tym i za każdym innym wnioskiem o odwołanie ministra tego rządu, ponieważ ten rząd szkodzi Polakom w najbardziej fundamentalnej kwestii. Dziękuję. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.